Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Obiecałam Wam, że powiem Wam parę słów na temat meteorytów z Guerlain. Ja Wam nie będę pokazywać tego pudełka takiego kartonowego, no bo to bez sensu. Na pewno każdy wie, o co chodzi. I tak, ja je kupiłam w Sephorze i skorzystałam z kodu rabatowego 20%. No i generalnie zawsze możecie chyba skorzystać z tego kodu, ponieważ jeśli wejdziecie na stronę Picodi, o ile dobrze mówię, kodyrabatowe.pl, to tam zawsze jest taki kod na 20% na wszystkie rzeczy na Sephorę. I tego jeszcze chyba nie słyszałam w sieci, te dziewczyny co oglądam nie mówiły tego, że na swoją przeglądarkę możecie ściągnąć jakby ten program i w momencie, kiedy otwieracie jakąkolwiek stronę internetową, a dotyczą jej kody rabatowe, to Wam się wyświetla po prawej stronie w takiej zakładce, jaki kod rabatowy jest na tej stronie dostępny. Także nie musicie szukać specjalnie, tylko to już Wam się wyświetla na stronach. Także taka informacja. Bo normalnie te meteoryty kosztują 270 zł, 279, coś takiego. Natomiast ja je kupiłam w cenie 230 bodajże. I ja mam kolor 2 Claire. To jest 25 gram. No i puder. I on był chyba rozświetlający. Tak, rozświetlające kulki w pudrze. Dobrze. I co? No i zrobione we Francji i tak dalej, i tak dalej. No i tak. Opakowanie takie metalowe. Jak otwieramy wieczko, to widzimy tutaj taką gąbeczkę. Ja tej gąbeczki, szczerze mówiąc, nie używałam. No, jakoś tak... Nie. W każdym razie, jak otwieracie tą gąbeczkę, to ja nie wiem, czy Wy to zauważycie, ale od razu unosi się pyłek. Nie wiem, czy to będzie w kamerze widać. W każdym razie, za każdym razem właśnie jak to ten pyłek właśnie tego pudru się unosi. No i teraz mamy tutaj kolor fioletowy, biały, kremowy, zielony, fioletowy, żółty i różowy. Z tym, że ja różowy sobie przesypałam, ponieważ moja cera jest różowa i ja nie chcę się... I poleciały pod szafę meteoryty. Ja nie chcę bardziej się jakby wyróżawiać, także ja sobie przesypałam i po prostu jeśli chcę użyć różu na policzki, to go używam i on przecudnie naturalnie wygląda, słuchajcie. To jest najpiękniejszy róż chyba, jaki można użyć, także ja sobie przesypałam do takiego małego pojemniczka i mam po prostu róż osobno. Natomiast te tutaj wszystkie, które są, to są ok, chociaż ja mam wrażenie właśnie, że te perłowe jeszcze mogłabym wyjąć i używać jako rozświetlacz osobno, bo naprawdę jeśli wezmę palec i tak zamieszam, to widzicie, jest coś takiego i na pewno widzicie jakby brokat. I ja byłam przerażona, jak to pierwszy raz zobaczyłam, bo mówię, kurde, no będę wyglądać jak choinka. No i tak niezbyt mi się to podoba. W ogóle jakoś tak bardzo się kruszą. Nie wiem, czy zobaczycie, ale na dnie jest taki, wiecie, pyłek pokruszony normalnie od tego, tych meteorytów. No i tak, no zdecydowanie to jest puder rozświetlający, dlatego jak robiłam makijaż właśnie, nie wiem, 3 filmy chyba przed, już nie pamiętam, to Wam mówiłam, że nakładam meteoryty pod podkład. Bo wtedy po pierwsze, zresztą teraz widzicie efekt, cera bardzo ładnie wygląda i jest taka promienna jakby od środka, wiecie, pod podkładem to pięknie wygląda, natomiast na podkładzie mój Seweryn nie wiedział o tym, że użyłam te kulki i pewnego dnia do mnie mówi, kochanie, ale się spociłaś. Ja tak, he? Gdzie się spociłam? No na twarzy. Ja mówię, ale gdzie się na twarzy spociłam? No masz takie same świecące miejsca. No i wiecie, jak to facet, nie? I ja pobiegłam do lustra i patrzę i się świecę jak bombka w ogóle choinkowa. I mówię, no tak.
No i także nie, no na podkład zdecydowanie do cery tłustej mieszanej nie polecam. Natomiast jeśli macie skórę suchą, to być może to będzie fajna sprawa, żeby rozświetlić skórę. Ale pod podkład, tak jak mówiłam, one, mam wrażenie też, że ten puder przedłuża mi trwałość podkładu, ogólnie lepiej się trzyma ten podkład. No i tak jak mówię, ta cera jakby od środka jest taka rozświetlona, jakby naturalnie taka rozświetlona, a nie przez puder i właśnie te drobinki tego brokatu takiego widać. No i jedno, co uderza w momencie, kiedy się otwiera te meteoryty, to jest tak intensywny zapach jakiegoś perfumu, mam wrażenie. Nie wiem, ale to jest tak intensywny zapach, że ja w momencie teraz, kiedy mam już otwarty dość dużą chwilę, ale się spylił. Nie wiem, czy widzicie, jak włożyłam, tak pełno idzie pyłu. Bardzo się pylą te kulki. To ja po prostu, mój nos mnie boli, dosłownie boli mnie od środka, bo to jest taki intensywny zapach. I on się też przez chwilę utrzymuje na skórze, natomiast po chwili znika. Nie czuć go już, chyba że już to jest tak, że się przyzwyczajam do tego zapachu. W każdym razie ja byłam bardzo napalona na ten produkt i jakieś takie wielkie nadzieje w nim pokładałam. No ja nie mogę powiedzieć, że on jest zły, bo on nie jest zły, bo naprawdę bardzo ładny daje efekt, taki niepowtarzalny. Nie spotkałam się z żadnym kosmetykiem, który by taki efekt dał, ale do mojej cery niekoniecznie nadaje się jako typowo, jako puder, dlatego stosuję go tak, jak go stosuję. Nie, jestem ciekawa, jak on jest wydajny, bo tak jak Wam pokazywałam już tutaj, że on się bardzo mocno pyli i bardzo dużo się go zużywa. Jak miałam te kulki z Avonu, to ja nie zauważyłam, żeby one się tak pyliły i w ogóle je cały czas używałam i miałam wrażenie, że ich jest ciągle dużo, a te to tutaj zużywam z dnia na dzień, widzę jakby ich coraz mniej, bo może moje, wiecie, tutaj trochę zadziałało. Także ja jestem zadowolona, ale tak jak powiedziałam, pod podkład pięknie wyglądają, na podkład bym tego nie użyła osobiście, ja do mojej skóry się nie nadaje, ale faktycznie nawet jak nałożę na krem, tak jak Wam pokazywałam, to powiem Wam, że ta skóra od razu inaczej wygląda, nawet nałożony na krem te meteoryty. Zupełnie inna twarz, zupełnie w ogóle jakby się zmienia, no magia, wiecie. Także no jeśli ktoś jest tutaj ciekawy, to też nie oczekujcie cudów nie wiadomo jakich, ale na pewno to jest bardzo fajny produkt i no ja osobiście drugi raz ich nie kupię, ze względu na to, że po prostu po pierwsze są drogie, to było takie widzimisię, wiecie, żeby spróbować to. Po drugie, dużo tyle fajnych opinii było, także bardzo chciałam to spróbować. Poza tym taka marka, wiecie, że no, każda kobieta chyba by chciała mieć z tej marki te meteoryty takie słynne. No, są ok, ale dla mnie jakby nie są takim wybitnym kosmetykiem, bez którego nie umiałabym żyć. Piękny efekt dają, ale no jakoś mogę się bez nich obyć, to nie jest taki produkt must have dla mnie. No, także ja będę z przyjemnością ich zużywać, a jak je zużyję, to już drugiego nie kupię. No i tyle. Jeśli macie i używacie, to dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Poproszę o kciuki w górę i komentarze. No i zapraszam Was do następnego filmiku. Buziaczki. Pa, pa!